Tuż po spotkaniu elit trzeciej ligi, w którym to Avon przesympatyczne różowe landrynki podejmowały kantar Millward Brown i odniosły, uwaga, kolejne szóste zwycięstwo, przekonujące zwycięstwo. Jesteście jedynym z dwóch pośród 57 reprezentacji zespołem, który nie odniósł porażki. Siema, jestem przedstawicielem wszystkich konsultantek grających w piłkę nożną w Avon, a tak naprawdę to stoi za nim po prostu kolektyw. No wiadomo, jest nas mało w firmie, trzeba trzymać się razem, jesteśmy zgrani, poza tym każdy z nas gdzieś kiedyś grał w piłkę, no to nie jest tak, że przyszliśmy z zewnątrz. Każdy kiedyś kopał tą piłkę na poziomie niższym czy wyższym. Doświadczenie, zgranie to nasze podstawy są. Więc właśnie, przybyliście do nas nie tak dawno, do Elit Ligi i od razu zakwalifikowaliśmy was do najniższej grupy Elit 6 Ligi. Tam wicemistrzostwo, sławetna porażka z Samsungiem. Teraz od razu awans o dwie klasy rozgrywkowe Elit 3 Liga. No i tu wszystko wskazuje na to, że również walczycie o mistrzostwo. Nie ma innego wyjścia, no po to gramy, żeby wygrywać, wiadomo. Liczy się tylko zwycięstwo w tej lidze. Mamy szeroki skład, parę świeżej krwi doszło w tej rundzie. No i nic, tylko trzeba wygrywać. No, były propozycje, żeby ten skład mieszać, nie mieszać, no ale kurczę, nie ma, dla nas każdy mecz jest ważny. Trzeba grać i wygrywać. Ale macie nie dość, że fajną, naprawdę piłkarską rodzinę, nazwijmy to, jest to szeroka kadra. No i na pierwszy rzut oka absolutnie rzuca się świetna atmosfera. No, atmosfera jest genialna. No mówię, tak jak pracujemy z samymi kobietami, i po pracy trzeba wyjść i w końcu pokazać ten testosteron kipiący i zagrać dobry mecz, bo naprawdę współczuję wielu facetom, którzy muszą wytrzymywać z córkami, kobietami w domu, bo to na pewno meta jest nie do wytrzymania. Właśnie, macie różowe, jesteście jedynym zespołem, który... Pograły nas dziewczyny, to niestety tutaj, żeby dostać kasę, trzeba było wybrać ten różowy kolor. Tak? Różowy kolor, o tym chciałem wspomnieć. Jesteście jedyną spośród 57 drużyn w tych barwach drużyną grającą, ale to może być taka zasłona dymna. Podobno 2018 to jest rok koloru różowego, także... W przyszłym roku połowa drużyny, zobaczcie, będzie grała w różowym. Magenta. Słuchajcie, to co, na ostatnie pytanie. Jak reagują, czy wasze koleżanki w firmie wiedzą, że tak wam świetnie idzie i jeśli wiedzą, to nie wiem, czy w open space, czy w miejscu, gdzie pracujecie? Jest zawsze w poniedziałek, w piątek, jest aktualizacja stanu tabeli, jest wynajmowana sala na rzutniku, cały mecz pokazywany. Mamy to szczęście, że prawie każdy z tych meczów jest filmowany, więc są dowody. Za każdą bramkę są całusy. A tak poważnie, nie, wiedzą dziewczyny, co się dzieje. No, każdy chce się pochwalić, wiadomo, jest nas niewielu. Trzeba prowadzić też męskie tematy do open space'u. Także są świadome dziewczyny wszystkie. Czyli co, jutro przed nami czwartek, a przed czwartek przed piątkiem, czyli będzie gwarnie w open space'ie. Będzie o czym porozmawiać. Życzę udanego wieczoru, fajnego jutrzejszego dnia, no i świetnego weekendu. Dzięki za organizację, dzięki za stworzenie tej biznes ligi i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.